Wpływ z podatków od osób fizycznych, tak zwany PIT, to znaczna część wpływów do budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego każda z nich zabiega o to, żeby mieszkańcy rozliczyli się właśnie tam, gdzie mieszkają. Gmina Długołęka zachęcała swoich mieszkańców m.in. organizując loterię z nagrodami. Teraz znamy już zwycięzców, którzy swoje nagrody odbiorą podczas Dni Gminy. Bo im więcej mieszkańców rozlicza się w miejscu zamieszkania, tym większymi środkami z podatków dysponuje gmina. To środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie i inwestycje. Wiemy, że 40% tego rozliczenia zostaje tutaj na inwestycje, na wszystkie te rzeczy, którymi zajmuje się gmina, więc chodniki, oświetlenia, szkoły, przedszkola. To wszystko jest wtedy jest większe, są możliwości do tego, żeby gmina się rozwijała. Ta loteria przede wszystkim jest po to, żeby zachęcić mieszkańców, wszystkich, którzy, żeby mogli się rozliczać i chcieli rozliczać się w gminie Długołęka. No to jest ogromna część wpływów, tak? No, po każdy pieniądz, mówiąc wprost, trzeba się schylić, żeby ten pieniądz wpłynął do budżetu gminy, bo tak jak powiedziałem, że to są inwestycje, to jest funkcjonowanie całego urzędu, a przede wszystkim poprawa życia wszystkim naszym mieszkańcom. W 2022 roku do budżetu gminy Długołęka z PIT-ów i CIT-ów wpłynęło 75 milionów, a w tym roku, ze względu na wprowadzone przez rząd przepisy Polskiego Ładu, już tylko 63 miliony. To o 12 milionów mniej i dlatego gmina Długołęka prowadziła szeroką kampanię zachęcającą mieszkańców do rozliczania się w gminie Długołęka. To efekt domina, rozliczasz u siebie, rozlicza się gmina. Z takim hasłem gmina Długołęka w tym roku rozpoczęła kampanię pod nazwą Rozlicz PIT w gminie Długołęka, która zachęcała mieszkańców do tego, aby miejsce zamieszkania wpisywali gminę Długołęka podczas rozliczania PIT-u. I tak od początku lutego na wszystkich nośnikach na terenie gminy Długołęka, na wszystkich nośnikach dla nam dostępnych, wisiały wielkie billboardy zachęcające mieszkańców do tego, aby właśnie rozliczali się i przede wszystkim też wzięli udział w loterii, którą dzisiaj żeśmy już podsumowali. Dodatkowo szeroko informowaliśmy w mediach społecznościowych, zarówno na profilu oficjalnym gminy Długołęka, jak i na profilu pana wójta. Nasi sołtysi, nasi radni również wspierali nas w tych działaniach. Wszyscy dyrektorzy szkół również zachęcali rodziców poprzez dziennik elektroniczny Librus. Nasi sołtysi, którym bardzo serdecznie za to dziękujemy, wieszali plakaty na swoich tablicach gminnych, również na swoich tablicach w mediach społecznościowych, informowali i zachęcali swoich mieszkańców. Oczywiście była kampania w telewizji Echo 24, jak i kampania w radiach. Wszystko to z inicjatywy pana wójta, bo ta loteria Rozlicz PIT w gminie Długołęka została zorganizowana po raz pierwszy właśnie w gminie Długołęka. A losowanie nagród zostało przeprowadzone przez profesjonalną firmę, która zajmuje się loteriami. Do wygrania były tablety, telefony, laptop i nagroda główna – 75-calowy telewizor. Duże emocje. Mam nadzieję, że te emocje też będą duże przy przekazywaniu nagród dla naszych laureatów, którym serdecznie bardzo gratuluję, a tym, którzy wzięli udział, bardzo dziękuję za to, że chcieli się rozliczyć w gminie, to jest po pierwsze, a po drugie chcieli też, mówiąc wprost, pobawić się w to, że wzięli udział w loterii. Zachęcam na przyszły rok do takiej samej zabawy i myślę, że będzie fajnie. Zwycięzcy nagrody będą mogli odebrać podczas Dni Gminy Długołęka, które odbędą się 24-25 czerwca. Echo 24, Oliwia Stasiak.